W poniedziałek 20 sierpnia w siedzibie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej poznaliśmy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego z Bielska-Białej, powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście na naszej liście są zarówno doświadczeni samorządowcy, ale też i dyrektorzy firmy, czyli menadżerowie. Chcemy, aby to była dobra reprezentacja, doświadczona i merytoryczna. Zależy nam na merytorycznej debacie na temat problemów naszych mieszkańców, naszego tej regionu. Nazywamy go subregionem południowym, ale są to i mieszkańcy ziemi cieszyńskiej, żywieckiej, powiatu bielskiego, miasta Bielska-Białej. I tych problemów jest dużo. Obecnie rządzący sejmikiem nie przywiązywali wagi do naszego regionu za dużej, bo nie mieliśmy tutaj wsparcia, a chcemy, żeby tutaj województwo śląskie rozwijało się równomiernie i te środki, które są znaczne w województwie śląskim, były równomiernie też dzielone. Dzisiaj tak nie ma i też zależy nam na tym, aby w tym nowym układzie sejmiku województwa śląskiego, gdzie mamy nadzieję, uda nam się przejąć władzę, będzie to inaczej niż do tej pory. Kandydatami obok obecnych radnych Jana Kawuloka i Ewy Żak zostali również Stanisław Baczyński, Katarzyna Araszka-Sodzawiczny, Zygmunt Mizera, Marek Matlak, Agnieszka Biegun i Teresa Zejma. Na pewno naszym zadaniem jest to, aby budżet był realizowany. To nie jest tak, to, że 500 milionów środków nie wykorzystają, to jest bez sensu, to ja tego nie rozumiem jako zarządzający. Oczywiście pytanie, na co te środki powinny być wydane. W pierwszej kolejności na pewno drogi. Powinniśmy mieć lepszą komunikację. Druga kolejność na pewno służba zdrowia. Powinniśmy wspierać przedsiębiorczość, bo niestety wpływy z CIT-u, mimo że rosną, ale pozycja nasza w kraju maleje, czyli województwo śląskie niestety traci wobec innych województw. Jeżeli to nam się uda zrobić, ale żeby to zrobić, no po prostu musimy my stworzyć zarząd, nie być radnymi opozycji, tylko stworzyć zarząd. No a ten zarząd na pewno będzie w stanie już pokierować skutecznie tymi problemami, które mają mieszkańcy. Należy być bardziej upartym, należy robić. Uważam, że to co ja. W ciągu tych 2,5 roku napisałam 26 interpelacji. Wiele z tych interpelacji jest załatwionych pozytywnie. A teraz walczymy jeszcze, żeby kolej jechała z Bielska do Cieszyna, żeby ten pociąg dla tych seniorów, którzy potrzebują, dla osób, które się uczą, żeby jednak był uruchomiony. Walczymy o to, żeby była droga do szpitala kolejowego w Wilkowicach-Bystrych zrobiona. Także zamek już się robi. Tyle lat nie można było uzyskać tych pieniędzy. Wiele ludzi o to się starało. Między innymi pan Jan Kawulok napisał interpelację, pani radna Monika Socha też występowała o to. A ja napisałam interpelację, żeby zabezpieczyć 2 miliony w województwie, w budżecie województwa śląskiego, żeby można było jednak ten, tutaj przy tym zamku, ten mur jednak poprawić, bo on mógłby się zwalić. Tam są uszkodzone rynienki, ta woda schodzi do muru i w związku z tym są te wybrzuszenia. I cieszę się, przechodząc, że widzę, że już coś się dzieje, że ten mur nam nie padnie. Już 12 lat pracuję w samorządzie powiatowym, w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, gdzie pełnię funkcję rzecznika, a więc uczestniczę we wszystkich tematach związanych z funkcjonowaniem samorządu. Wszystkie tematy związane z problemami, z ich rozwiązywaniem w samorządzie powiatowym są mi bardzo bliskie, dlatego też chciałabym też sporo swoich doświadczeń i swojej wiedzy, w szczególności nabytej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym wnieść taki porządek, żebyśmy w miarę na terenie województwa rozwijali się i zaspokajali te potrzeby społeczności lokalnych, które są na porządku dziennym. To, co mnie interesuje w sejmiku, to infrastruktura, czyste środowisko, sprawy bezpieczeństwa i sprawy dystrybucji środków unijnych. W spotkaniu z kandydatami na radnych sejmiku uczestniczył również kandydat na prezydenta Bielska-Białej Przemysław Drabek. Dla miasta Bielska-Białej reprezentacja tutaj w sejmiku nasza jest bardzo istotna. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobre relacje obecnie z kandydatami, a następnie z radnymi sejmiku województwa śląskiego. I liczę na to, że miasto Bielsko-Biała zostanie dostrzeżone na właśnie mapie województwa śląskiego przez mocną reprezentację i osoby, które będą walczyły dla nas, tutaj dla Bielszczan, o dobrą pozycję w województwie śląskim.